Witam Was w moim nowym kursie online. Poświęcony on będzie WordPressowi. Musicie mi trochę wybaczyć sposób, w jaki nagrywam ten kurs, gdyż jest to taki pierwszy kurs, który nagrywam w tej formie. Wcześniejsze kursy były raczej w formie pisanej. Dlatego też mam niewielkie doświadczenie w tego typu kursach. Ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobał ten nowy kurs. Zaczniemy od instalacji WordPressa. Pokażę Wam, jak zainstalować WordPressa. Ja co prawda zrobię to na serwerze lokalnym. W Waszym przypadku prawdopodobnie będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, gdyż podejrzewam, że będziecie instalować WordPressa bezpośrednio na Waszych serwerach. Tak więc może zaczniemy od tego, czym właściwie jest WordPress? WordPress jest obecnie najpopularniejszą platformą, na której zbudować można różnego typu witryny internetowe, takie jak blog, strona internetowa, sklep, katalog i wiele innych. Gdyż WordPress naprawdę posiada bardzo wiele różnorodnych funkcjonalności. Dla tych, którzy się nie orientują, WordPress jest napisany w języku PHP. Żeby prawidłowo funkcjonował, potrzebuje także posiadać bazy danych. Tak więc, co jest nam potrzebne, żeby w ogóle postawić stronę opartą o WordPressa? Po pierwsze, potrzebujemy miejsce, gdzie go zainstalujemy. Po drugie, potrzebujemy właśnie mieć bazę danych. Nie potrzebujemy jakiejś super skomplikowanej bazy danych. Wystarczy nam zwykła baza MySQL. Taka baza powinna być dostępna na większości serwerów. Ja jednak w tym filmie nie pokażę, jak zakłada się bazę danych, gdyż troszeczkę ten proces może wyglądać inaczej w zależności od tego, z jakiego serwera korzystacie. Niemniej jednak zakładanie bazy danych nie stanowi dużego wyzwania. Jedyne, co musicie praktycznie zrobić, to zalogować się do Waszego panelu administratora i następnie odnaleźć tam bazę danych, dodać nową. Następnie trzeba pobrać z internetu instalację nowego WordPressa. Jak już widzicie, w tej chwili znajdujemy się w wyszukiwarce Google. Hasło, które wpisałam, to właśnie WordPress. I teraz patrzymy w ogóle, jakie mamy tutaj wyniki wyszukiwania. Jak widać, pierwszym wynikiem jest WordPress.org. I to właśnie w tą stronę wchodzimy. Ja już ją wcześniej otwarłam, więc nie potrzebuję jej otwierać. W tej chwili znajdujemy się na stronie poświęconej WordPressowi. Jest to strona projektu WordPressa i to właśnie z tej strony można pobierać instalację WordPressa. WordPress jest darmowym systemem tworzonym przez społeczność, która się wokół niego znajduje. Więc ta strona w praktyce należy do społeczności WordPressowej. Aktualnie znajdujemy się na polskiej wersji WordPress.org. Istnieje również wersja ogólna WordPress.org. Jest to strona międzynarodowa i jest ona prowadzona w języku angielskim. W celu pobrania nowej instalacji WordPressa przenosimy się do miejsca Zapoznaj się z WordPressem. I tutaj, jak widzicie, jest taki przycisk Pobierz WordPressa. Za jego pośrednictwem możemy pobrać pliki z WordPressem na nasz komputer. Będą one oczywiście zapakowane w formie archiwum. Następnie, kiedy klikniecie już Pobierz WordPressa i znajdzie się u Was na komputerze to archiwum, należy je rozpakować i wgrać zawartość archiwum na Wasz serwer, w miejscu, gdzie chcecie zainstalować WordPressa. Warto tutaj wspomnieć, że czasami archiwum wypakuje się Wam w katalogu. W takim wypadku wrzucamy na serwer zawartość katalogu, a nie katalog z zawartością. W takim przypadku może Wam się zdarzyć, że zainstalujecie WordPressa w katalogu, a nie w domenie, która Was interesowała.
Jeżeli chodzi o granie na serwer, powinniście użyć do tego programu do obsługi FTP. W związku z tym, że instaluję na lokalhoście, tak naprawdę jedyne co musiałam zrobić, mieścić pliki WordPressa w odpowiednim katalogu. Wygląda mniej więcej, wypakuję czasem, może się zdarzyć, że wypakuję w katalogu, że ja mam tutaj katalog i tu mam pliki WordPressa. Jak widzicie, instalacja WordPressa składa się z takich plików jak index.php, license.txt, readme oraz z katalogów wp-admin, wp-content, wp-includes. Oczywiście tu jest ich więcej. Większość z nich zaczyna, przynajmniej w katalogu głównym, będzie zaczynała od wp. Takim dosyć ważnym plikiem jest wp-config sample php. Dobrze, tak więc przechodzimy do instalacji. Jak już wspomniałam, ja instaluję WordPressa na serwerze lokalnym. Dlatego mój adres to localhost. Jak pewnie zwróciliście uwagę, znajdowaliśmy się w katalogu tutorial, potem przeszłam do katalogu WordPress i w momencie, w którym do niego weszłam, tutaj w adresie przeglądarki, uruchomił mi się program do instalacji. WordPress instaluje się w większości przypadków automatycznie. Czasami trzeba to niestety zrobić ręcznie. Jednak w tym tutorialu zakładam, że uruchomi Wam się automatycznie. Teraz, co Wy musicie zrobić, żeby Wam się uruchomił automatycznie? Po pierwsze, musicie wpisać adres do katalogu, w którym umieściliście Waszego WordPressa. Konkretnie pliki Waszego WordPressa. Przykładowo, jeżeli Wasza domena jest jak na przykład jedna z moich aurainweb.pl i umieściłam WordPressa w katalogu tutorial. I teraz, przykładowo, mam utworzoną subdomenę o nazwie tutorial.aurainweb.pl, to w takim wypadku, chcąc zainstalować WordPressa, wchodzę właśnie pod ten adres. Musicie pamiętać, że WordPress w momencie instalacji zapisuje sobie w swoich ustawieniach adres miejsca, w którym się instaluje. Czyli jeżeli chcecie, żeby coś było w subdomenie, nie instalujcie tego, jakby to był katalog. W przeciwnym wypadku zainstaluje Wam się WordPress w katalogu na serwerze, a nie jakby był w subdomenie. Jest to dosyć istotne. Jak przejdziemy dalej, będziecie mogli się przekonać, jak to wygląda. Dzisiaj tylko to jest taki bardziej wstęp, a już niedługo dowiecie się, czego to jest takie istotne. Tak więc zaczynamy instalację. Tak więc w tej chwili, jeżeli już przeszliście do tego kroku, udało Wam się odpalić instalację. Uwaga, wcale nie musicie dopisywać tego wp-admin, setup, config, php, tak jak się u mnie pojawiło. Jeżeli weszliście pod dobry adres, wszystko macie dobrze skonfigurowane na serwerze, wszystkie pliki wgrane, to instalator uruchomi Wam się automatycznie. Ja usuwam tę końcówkę. Teraz jest tylko localhost tutorial WordPress, czy miejsce, w którym chcę zainstalować WordPressa. I automatycznie przechodzi mi na ten adres. Samo mi dopisało. O co nas prosi instalacja WordPressa na początek? Mamy przygotować informacje do bazy danych. Dlatego wcześniej wspominałam. Potrzebujemy bazy danych. Jeżeli jeszcze jej nie macie, a już zabraliście za instalację WordPressa, wejdźcie na Wasz hosting i załóżcie bazę danych. Następnie spiszcie sobie potrzebne dane, czyli nazwę bazy danych, nazwę użytkownika, hasło, adres serwera, że zaczynamy w takim bądź razie automatyczną instalację. Więc mamy nazwę bazy danych, użytkownika, hasło, adres, prefix. W większości prefix domyślnie jest WP, tutaj nic nie zmienię. Jeżeli chodzi o nazwę bazy danych, to ja pamiętam swoją nazwę bazy danych i w moim przypadku ja nazwałam swoją bazę danych tutorial.
Użytkownik również. Tutorial. Hasło. Tutorial 1. To jest serwer lokalny, więc w moim przypadku, jak i w przypadku części z Was, będzie to localhost, ale nie jest tak zawsze. Warto sprawdzić, czy aby na pewno ma Wasz serwer baz danych to localhost. Przeważnie, jeżeli baza danych znajduje się na tym samym serwerze, co Wasza strona, będzie to właśnie localhost. Teraz wyślij. I skoro już skonfigurowałam bazę danych, mogę przejść do uruchomienia instalacji. Teraz tak. Nazwa użytkownika. Wybieracie dowolną nazwę użytkownika. I pamiętajcie nazwę użytkownika i nie wpisujcie w tym miejscu admin, administrator, user. To są najpowszechniejsze nazwy, więc nie wpisujcie jako użytkownika. Starajcie się coś innego wymyślić. Na przykład podajcie swoje imię, jakąś ksywkę, ale wpiszcie coś takiego, co będziecie pamiętać. To samo dotyczy się hasła. To WordPress co prawda ma możliwość odzyskiwania hasła, jeżeli Wam się zdarzy zapomnieć. Niemniej jednak starajcie się dać takie hasło, które będziecie pamiętać, lub ewentualnie zapiszcie je. Ukryję moje hasło. W związku z tym, że moje hasło jest słabe, też nie potrzebuję mocnego hasła. Nadam też tytuł dla mojej witryny, tutorial. W związku z tym, że ja robię lokalnie, moje hasło może być słabe, ale jeżeli pracujecie w internecie, jeżeli chcecie, żeby wasza strona była w miarę bezpieczna, zwróćcie uwagę na to, żeby hasło było silne. Tutaj też poda adres e-mail. Ten adres e-mail jest dosyć ważny. W przypadku, gdybyście utracili dostęp do waszej strony, z jego pomocą możecie odzyskać. Co ciekawe, po tym adresie e-mail można się również logować do WordPressa. Dlatego warto był to prawdziwy adres. Kolejną opcją jest widoczność dla wyszukiwarek. Możemy poprosić, by nasza strona nie indeksowała się, czyli teoretycznie była niewidoczna dla wyszukiwarek. I tak jak właśnie teraz zrobię, że moja strona będzie niewidoczna dla wyszukiwarek. I teraz przechodzimy do ostatniego punktu, czyli instalujemy. Właściwie tu kończymy proces instalacji. I teraz pierwsze logowanie. Ok. Wpisuję mój login. Moje hasło. I jestem zalogowana. Proszę bardzo. Dobrze. W kolejnej części opowiem Wam nieco więcej na temat tego, co właściwie znajduje się tutaj. A teraz może przejdę do strony głównej. I tak pozmieniając tutaj ten górny pasek, tak mniej więcej wygląda w tej chwili nasza strona na WordPressie. Dobrze, to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, w którym postaram się Wam opowiedzieć, jak zalogować się do WordPressa oraz jak go skonfigurować. Pozdrawiam.